Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam Was bardzo serdecznie, no i przed zaczęciem dzisiejszego challenge'u od 100 zł do kosy przypomnę Ci tylko, że masz takie piękne skiny do wygrania, jak oczywiście z kodem Croxy wpłacasz. Między innymi czeka oczywiście na Ciebie kosa, rękawiczki, no i dorzuciłem Wam ostatnio bardzo dużo pięknych skinów, więc oczywiście jak chcecie wygrać, no to po wpłacie z kodem Croxy, jak uda Ci się wygrać, no to dostajesz powiadomienie z takim prezentem, no i oznacza to oczywiście, że skin do Twojego ekwipunku powędrował, no i oczywiście im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną, no a my mamy, no tak jak wspomniałem, stówkę, no i dzisiaj znowu lecimy z challenge'em od zera do kosy, no ostatnio było blisko, ale no jak zwykle się wykoleiło przy końcówce, więc mam nadzieję, że w końcu uda mi się tą kosę zrobić i mam nadzieję, że to będzie dzień dzisiejszy. Bitwa na 4 osoby na sam początek dzisiejszego filmu. Rzucamy bota raz, bot dwa, no i zobaczmy, czy te skrzynki Chocolate coś nam tutaj ciekawego zaserwują. 23,52 koszt całkowity tej bitwy, no i zaczynamy słabiutko, trzeba sobie powiedzieć, ale jeszcze oczywiście skrzynki przed nami i mamy tutaj jakąś nowe za 3,49, no ale Adrian, no to nas nieźle kasuje. Ile ten gloczek? 2 złote? No ale tutaj patrz, no nie, no to jest naprawdę istna deklasacja, no tak, no jeszcze tutaj... CO?! Patrzcie! Ile, przepraszam, kosztowała ta strzela? Z 5 złotych, stary. 96 złotych, no... No bardzo by mi to pomogło, ten challenge, no nie powiem, że nie, gdybyśmy tą bitwę wygrali, no ale no, trzeba się oczywiście z tym pogodzić, że no niestety dostaliśmy na dziurę po raz kolejny. Jaka to jest skrzynka? Mogłaby nam dać to, czego nie dała nam poprzednio. No mi się wydaje, że trzeba tutaj zaryzykować coś mocniejszego i skrzynkę water jedną wrzucić, dajmy na to na 4 osoby i trzeba liczyć po prostu, że ta skrzynia no coś tutaj mocnego nam zarzuci i że no tą bitwę uda nam się wygrać. No jeżeli to przedsięwzięcie by nam się udało, no powiem tak, jest Glock Water Elemental, ale no braknie, o co chodzi, no 90 zł gościu wygrał, no powiem tak, no nie umiem coś się naprawdę wstrzelić, ale mamy 45 zł, więc ja bym tutaj zrobił bitwę na jakąś skrzyneczkę, najlepiej jedną, albo dobra, zróbmy inaczej, wrzućmy tą skrzynkę i jeszcze coś za dwie dyszki, no niech będzie ta skrzynia gigabuła, no i zróbmy coś takiego, tylko że niech będzie to bitwa na trybie shared i bierzemy to na 4 osoby, więc dzielimy się całym zyskiem z tych dwóch skrzynek, więc mam nadzieję, że no polecą to jakieś karambity, jakieś nie wiem, chyba talon to był, nie, jednak karambit jest do trafienia. Tutaj mamy co? Tutaj mamy Hot Roda, więc liczymy oczywiście na jak najlepsze skiny. No póki co, no coś tam poleciało, tak? Jeszcze tutaj gigabuła leci i łącznie tutaj będzie po 20, po 32 zł na łebka. Więc do 10 zł na minus, więc no czy się opłacało? No tak średnio bym powiedział. Tutaj widzę na trybie Joker skrzyneczka, którą możecie oczywiście z kodzikiem Croxy otworzyć za free. No ale no co tu się dzieje? No to jest niecałe 2 zł z 20, to jest istna tragedia. Ale właśnie, oczywiście kodzik Croxy, jak chcesz jeszcze wygrać skina, sub dzwonę, łapę w górę pod filmem, komentarz oczywiście napisz na Discorda, dołącz no i właśnie kodziku Croxy, więc z go skin się użyj. Zaloguj się z linku z opisu, bądź kliknij oczywiście zielony magiczny plusik, jak oczywiście są pełnoletnie jesteś. No i tutaj kodzik Croxy przez 20 dajcie 10% więcej z każdej płaty, no i skrzyneczkę na star za free. No powiem tak, no... Jest lipa, jest naprawdę mocna lipa, bardzo szybko dzisiaj ta stówka, że tak powiem, została no, przez nas tutaj zatracona, ale no nie takie comebacki jeszcze się świat widział, tak? Zobaczcie, w balansie zostało mi 7,77, 3 magiczne siódemeczki, które dały mi teraz profit i mamy 18 zł i z tych 18 zł stary robimy teraz kosę, no to jest no, jedyny tak naprawdę scenariusz, który ja w tym momencie teraz widzę, tak? Chocolate case, do tego rust case, niech będzie jeszcze... Na black case niestety nie mamy, ale możemy sobie wrzucić, dajmy na to Ember Case'a i jeszcze tutaj ta skrzynka za złotóweczkę, więc robimy coś takiego, bitwa na 4 osoby, ale tym razem bitwa underdog, więc mam nadzieję, że jak na tamtym filmie, gdzie mogłem już faktycznie mieć kosę, się nie wstrzeliłem z tym trybem, no to mam nadzieję, że dzisiaj ten underdog, no da nam tutaj właśnie sukces na tej bitwie, no tylko jakby jeszcze tutaj skiny jakieś dobre leciały dla moich przeciwników, to byłoby w ogóle
Zajebiście. No 10 zł tutaj, a WP póki co wygrywamy. Jest to przewaga minimalna, bo jakieś 50 groszy może. I samo tutaj MK, no my mamy złotóweczkę, więc no dalej prowadzimy. Kolejna skrzynia, tak jakiś, no mam nadzieję, że to nie będzie warte dużo. No powiem tak, jest naprawdę bardzo dobrze. Ej, druga osoba ma 9 zł i to jest bitwa wygrana, stary, patrz. I ja mówiłem, że to jest moment, że ja nie widzę innej opcji niż taka, że wygrywamy kosy po prostu dzisiaj. No powiem tak, no nie wiem trochę z czego się cieszę, jak miałem 100, a mam 59, tak? Więc no spróbujmy tutaj coś mocnego, tak? Coś, co mogłoby naprawdę nam sympatycznie tutaj oddać i przede wszystkim, żeby oddało tak, żeby wiesz, żeby mocne to było uderzenie, tak? Skrzynia Undead i skrzynia Gigabuła, bitwa na 4 osoby. Jeszcze raz wjeżdżamy w Underdoga. No czuję coś tego Underdoga. Mam nadzieję, że tutaj no moja ciutka mnie nie myli. Wrzucamy bota raz, wrzucamy bota dwa. No i ktoś tutaj jeszcze sobie dołączył, więc zobaczmy pierwsze otwarcie. All in, bitwa. No jeżeli tego nie wygramy, no to naprawdę już będzie bardzo ciężko. Póki co... Nie, no co ty gadasz? Nie, proszę. Ja nie mogę, patrz to! No nie, przecież to było tak blisko.